Buk, buk! Kto tam? Tu Agata i Natka. Będziemy, Będziemy gadać, gadać o książkach. Wszystko to, co możecie dzisiaj usłyszeć, może być wykorzystane przeciwko Wam. Więc jeśli przeczytaliście książkę, to zapraszamy do odsłuchu. Jeśli nie, to słuchajcie na własną odpowiedzialność. na no, dzień dobry Aguniu. Dzień dobry, dzień dobry. Co mi dzisiaj ciekawego powiesz? A mogę ci powiedzieć żarcik. Coś śmiesznego, taki fanfakt. Poproszę o żartik. To już czwarta książka, którą omawiamy, i też ma jedno tytuł. Ej, rzeczywiście. Musimy chyba wymyślać coś, co będzie miało dłuższy tytuł, ale wydaje mi się, że sięgamy też troszeczkę w taką epokę, w której takie tytuły były modne, bo były chwytliwe. Racja, od razu podkreślały to, co jest najważniejsze w książce. I to słowo też, tak jak udowodniły nam perswazje, wielokrotnie powtarzały się w trakcie trwania powieści. Ale tutaj nie tak często jak w perswazjach. Albo w hamie też dużo częściej niż tutaj w łagodnej. Dobrze, ta książka jest krótsza, pojawiało się mniej razy. Całe no. szczęście, że za dwa tygodnie czytamy, o czym się nie mówi, także tytuł już dłuższy, mniej taki w punkt, ale myślę, że tak samo dopisujące to do nas będzie czekać. A tymczasem, słuchajcie, Taka dzisiaj... Żarcik, żarcik! O, ona ma żarcik, dobra. Ale o czym się nie mówi? Haha! Ha. No dobrze, a tymczasem dzisiaj pogadamy sobie o łagodnej, slash botulnej Fiodora Dostojewskiego. Ja wiem, Rosja jest skancelowana, wszyscy nienawidzimy Rosji, ale jednak Fiodor Dostojewski to fantastyczny pisarz, który dużo zrobił dla rozwoju literatury, na przykład rozwój powieści polifonicznej. Także myślę, że nie można go karać za grzechy jego kraju. Zbrodnia i kara jest chyba wciąż lekturą szkolną. Myśli, że usuną to z listy lektur, przez to, że jest taka sytuacja z Rosją, jaka jest? Nie, no bez Zbrodni i kara jest jednak ważnym, też utworem mm, dla rozwoju takiej moralności chrześcijańskiej. Nie? To prawda. Także dzisiaj, uwaga, uwaga, potulna. Slash, łagodna, Fiodor Dostojewski. Może najpierw powiesz coś o autorze, co? Najpierw, zanim e, przejdziemy do kilku informacji o autorze. My, wydaje mi się, że złapałam cię na tym, że użyłaś bardzo ważnego słowa, które może nie dla wszystkich jest znane. Chodzi mi właściwie o powieść polifoniczną. Może wprowadzimy też e, naszych słuchaczy. Nie wszyscy mogą być zorientowani w tym temacie. A no to liczę, że zajmiemy się tym później, ale skoro chcesz teraz, to możemy pogadać teraz. Ogólnie powieść polifoniczna to taki bardzo fajny koncept moim zdaniem najbardziej zbliżony do prawdziwego życia. W którym narracja nie zastrzega sobie takiego prawa, że jeden głos jest najważniejszy, i słyszymy różne perspektywy i różne podejścia do sprawy wielu bohaterów, i tak naprawdę nie wiadomo, który z nich jest prawdziwy, który z nich jest lepszy, który z nich jest w jakiś sposób bardziej rzeczywisty, no i trzeba się z tym pogodzić. Po tym bardzo dobrym wstępie stwierdzam, że wrócimy jeszcze do dyskusji w tym temacie, czy rzeczywiście polifonia objawia się w omawianej przez nas książce. Która nie jest powieścią. To jest opowiadaniem, dokładnie tak. No dobrze, ale zanim się rozkręci, i pogadamy o typie, który zabił swoją żonę, to może najpierw zróbmy krótki wstęp o autorze. Ty chcesz o nim pogadać, czy ja mam? Mogę powiedzieć że Fiodor, co to za dziwne zwierzę, prawda? A polskim odpowiednikiem tego imienia jest Teodor. Bardzo ładnie. Możecie wybrać sobie, którą wersję wolicie. Mogę też ci powiedzieć taki fun fact, że w pierwszych wersjach tłumaczeniowych właśnie w Polsce pisano Teodor Dostojewski, bo nie wiem dlaczego, ale była taka w ogóle pasja do tłumaczenia nazwisk. I czasami można nadal znaleźć w jakichś bibliografiach, że jest F z kropką od imienia Fiodor i w nawiasie jest T z kropką od imienia Teodor i dopiero jest Dostojewski. O, to ciekawe. Pamiętasz, że jest też taka książka Lorenza Sterna, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy. I polskim odpowiednikiem z kolei imienia Lorenz jest Wawrzyniec. I też pisano kiedyś Wawrzyniec na książkach? Podejrzewam, że są takie wydania. Gdzieś tam mogą krążyć takie stare z XIX wieku tłumaczenia tej powieści i na pewno tam jest Wawrzyniec. Nie wiem, bo dla mnie w ogóle tłumaczenie imion to jest taki dziwny koncept. No bo, nie wiem, Dostojewski się urodził i dostał imię Fiodor. I nie rozumiem czemu w innym kraju się próbu mu mówić, że nazywa się inaczej. A Fiodor Michajłowicz Dostojewski urodził się w 1821 roku w Moskwie, zmarł w 1881 w Petersburgu, więc szybka matematyka i wychodzi, że żył około 60 lat. Dodatkowo mogę ci też powiedzieć, że Fyodor Dostojewski pochodził z rodziny o polskich korzeniach, nawet mieszkali wszyscy razem w Dostojewie, więc miał też szlacheckie korzenie. Mówił biegle po polsku i cenił Mickiewicza, ale niekoniecznie przyznawał się do polskiego Pochodzenia, chociaż trochę zdradzało go jego nazwisko, ponieważ Dostojewski pochodzi od polskiego słowa dostojnik. No i tak patrzę sobie na zdjęcie, slasz obrazy Dostojewskiego i dla mnie nie wygląda jak dostojnik. Jest to jeden z najbrzydszych, moim zdaniem, pisarzy, ale to już wiecie, kwestia gustu. Czyli też taki polonistyczny fun fact. Jego nazwisko jest nazwiskiem od miejscowym, bo pochodzi od nazwy miejscowości. Tak, to samo... zgoda. Nawet na tym nie pomyślałam sobie. Tak, tak samo jak większość nazwisk. Oczywiście to nie jest potwierdzone, jak wszystkie te nazwy to jest prawdopodobnie stąd to pochodzi, no to te wszystkie nazwiska zakończone na "-ski", zazwyczaj pochodzą od nazwy miejscowości. To taka już ciekawostka. Słabo uczyłam się na diachron, więc średnio to już pamiętam, ale mogę Ci powiedzieć też tak trochę związane z naszymi polskimi klimatami, że Dostojewski głosił taką tezę o rosyjskim posłannictwie historycznym i religijnym, czyli wszystko, co my kojarzymy z naszego polskiego mesjanizmu. Wiecie. Mickiewicz te sprawy, ale dodatkowo Fiodor jeszcze łączył to wszystko z przeświadczeniem, że zachód jest czymś złym, że socjalizm i rewolucja nie mają sensu, ponieważ zabijają wartości chrześcijańskie, nie lubił też kapitalizmu, tak jak. Teraz my wszyscy, no i zarzucał y, w ogóle światu zagubienie chrześcijańskich wartości, opowiadając się stanowczo przeciwko ateizmowi. No i tak, co jeszcze można powiedzieć o Dostojewskim? Moglibyśmy trochę powiedzieć o jego rodzinie, jak to mu się tam żyło. Jego ojciec był ordynatorem wojskowego szpitala w biednej dzielnicy Mo Moskwy i młody Fiodor, właśnie spędzał całkiem sporo czasu w tamtych regionach, przebywał zwłaszcza dużo w ogrodach tego szpitala, gdzie słuchał opowieści osób chorych. Ponadto ojciec Fiodora Dostojewskiego który miał sporo dzieci, lubił pić i lubił bić swoją rodzinę, także niezbyt przyjemnie. Ciekawe miał zainteresowania. Tak, w ogóle ojciec Fiodora był strasznym tyranem i gdy Fiodor miał 17 lat, wysłał go do Wojskowej Szkoły Inżynieryjnej w Petersburgu, gdzie, uwaga, o zgrozo kazano mu się uczyć matematyki, której Fiodor nienawidził. Może przyłączam się do tego. W przerwach od uczenia się matematyki i płakania nad nią napisał dwie sztuki teatralne, które się niestety nie zachowały, ale wiadomo, że były inspirowane Schillerem, więc o debiut młodego zbrojniach nie trzeba było długo czekać. Przez momencik Fiodor Dostojewski zarabiał robiąc przekłady z Balzaka, ale dawało to mało pieniędzy i mało satysfakcji, więc postanowił zacząć sam pisać. I jeszcze mogę Ci powiedzieć, Agata, taki fun fact, że do 1849 Fiodor należał do takiego mm, kółka dyskusyjnego, które się nazywało Koło Pietraszewskiego i problem był taki, że rozmawiali o wszystkich wadach, grzeszkach systemu, w którym żyli, więc nie musieli długo czekać na to, żeby car i w ogóle policja się nimi zainteresowali i skazali ich na wyrok śmierci. No i sprawa jest taka, że gdy już stali na placu przed plutonem egzekucyjnym, nagle przyszedł goniec z niespodziewaną wiadomością, trochę jak w kordianie, że śmierci jednak nie będzie, tylko zamiast tego skaz skazują ich na 4 lata katorgi. No i na Syberii łącznie do Stajewski spędził 10 lat, próbował tam odzyskać swoje godności szlacheckie, swój tytuł oficera. Też ożenił się z Marią Isajewą. Ty na Syberii. O, chcesz coś chyba powiedzieć? Tak. Przyszła mi do głowy myśl, teraz jak tego słucham, że Dostojewski ma bardzo dużo wspólnego z polskimi romantykami, z Mickiewiczem. No, nawiązałaś do Kordiana Słowackiego, to też jest y, bardzo ważny element. Ale to, że był szlachcicem, dostojnikiem, że należał do tego kółka dyskusyjnego, to w zasadzie bardzo przypomina taki procent biografii Mickiewicza. No nie, jakby był filomatą, też mieli takie procesy różne i tak dalej, no? Zgadza się, no i. Myślę, że po prostu takie czasy. Myślę, że to dla Rosji może być taki ich Mickiewicz. No, w sumie? Pewna zgoda. Chociaż nie wiem, czy Rosjanie go aż tak traktują. Trzeba by było to wygooglać. Do Petersburga, słuchaj. Dostojewski wrócił dopiero w 1859. Nie będę teraz kalkulować, ile wtedy miał lat. Jego żona umarła po jakimś czasie. No i po śmierci żony i brata, Dostojewski popadł w straszne długi, w straszną depresję. W ogóle Dostojewski przez większość życia był hazardzistą i się zmagał z tym uzależnieniem, więc miał. Nieustannie po prostu problemy finansowe, ale to też jest chyba taka charakterystyka osoby tamtego czasu. Yy, no i słuchaj, wątek romantyczny. W 1866 zatrudnił sobie jakąś taką młodą uczennicę stenotypistkę, której po miesiącu pracy razem się oświadczył, i sobie tak żyli razem łącznie przez 14 lat do śmierci autora, i poznali się w trakcie pracy nad graczem, której go zadedykował. Moim zdaniem to jest bardzo kiepskie. No, słodziutkie, jeju, fajne. Czyli tak. Żywot Fiodora Dostojewskiego. Mamy hazard, problemy finansowe, depresje, żonę Anne. żonę Annę, owdowienie, młoda żona, Czyli w zasadzie życie Fiodora Dostojewskiego to jest życie bohaterów Fiodora Dostojewskiego. Racja, to na zgodę. Mogę ci jeszcze powiedzieć, że jego pierwsza powieść, która nazywała się Biedni Ludzie, ukazała się w 1846 roku i została bardzo entuzjastycznie przyjęta przez krytyków. Natomiast wszystkie pozostałe utwory z tamtego okresu, czyli młodego debiutującego Fiodora, były strasznie krytykowane i niektórzy krytycy nawet pisali, że się strasznie pomylili, że on w ogóle nie ma talentu, tylko że ta pierwsza. Książka Książka była spoko, a tak to nie wróżą mu żadnej kariery. Warto też wspomnieć, że jego najbardziej znane dzieło, czyli Zbrodnia i Kara, o której już wspomniałaś, została wydana w 1866 roku, a łagodna, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, wydana została w 1876 roku, czyli już pod koniec życia autora. I myślę, że można by było ją traktować jako swojego rodzaju podsumowanie albo rozliczenie się z jakimiś takimi swoimi przemyśleniami życiowymi, ale o tym zaraz się podobała. Łagodna, potulna, jakkolwiek była nazwana. Jakie twoje pierwsze wrażenie? E, no nie takie pierwsze, bo był to chyba trzeci czy czwarty raz, jak czytałam Łagodną. No mi się czytało fantastycznie. Ja strasznie kocham Łagodną, zwłaszcza jak jest zrobiona w dobrym tłumaczeniu, za to, że te słowa tak ładnie płyną i zawsze sobie o, tym, o tej książce tak myślę, że jeżeli bym kiedykolwiek wpadła na jakiś szalony, dziwny pomysł, żeby jednak się próbować dostać do szkoły aktorskiej, to bym wybrała fragmenty z Łagodnej do tego, żeby to przetłumaczyć. Bo moim zdaniem, jakby ten tekst jest tak plastyczny, żeby móc oddawać bardzo różne emocje. Narrator mówi w taki bardzo szalony sposób, to jest dużo zdań wielokrotnie złożonych. W zależności od tego, jakie emocje się czyta w głowie, jak się to czyta, albo jakie emocje się wybierze, żeby to pokazać na scenie, to można uzyskać bardzo różne efekty i bardzo różne interpretacje tej książki. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz. W zasadzie to jest ciekawe. Chętnie bym zobaczyła ciebie w takiej aranżacji. E, niestety nie zobaczysz, bo moje umiejętności aktorskie są są okropne, obrzydliwe. Mogę ci powiedzieć też fanfak, słuchaj, że kiedyś tam w gimnazjum y, tak mi źle szło, że usunęli moją rolę z przedstawień. O nie, jej teraz mi smutno, serio. Ja nie lubię takich historii, że ktoś miał takie ambicje. Nie, nie, mia nie, nie miałam ambicji, serio. Miałam być lwem, ale byłam chyba najgorszym lwem na świecie. O, wciąż mi smutno. Życie usunięto. Nie powinno się robić takich rzeczy dzieciom. Nie, nie, nie. Jakkolwiek by miało wyjść, to zaangażowanie dzieci jest ważniejsze niż to, jak przedstawienie będzie w ostatecznym kształcie. Nauczyciel powinien przeżyć takie upadki, a nie ucinać skrzydeł młodym ludziom. Dobrze, ale oddajemy się od łagodny. Jak zwykle po prostu nas inspiruje do rozmów o głupotach. Dostojewski, prawda, inspiruje. To jest chyba najważniejsza rzecz, którą można powiedzieć. Dostojewski inspiruje do przemyśleń, Dostojewski inspiruje do zastanawiania się nad swoim życiem i czy aby na pewno ma sens. I będziemy troszeczkę o tym rozmawiać a propos chodzi o treść opowiadania, to wprowadzimy Was troszeczkę. Dla wszystkich, którzy nie czytali. Mamy taką sytuację, że jest typ, który nagle zaczyna mówić, że o Boże, moja żona popełniła samobójstwo, leży tutaj na stole przede mną i mniej więcej reflektuje całą historię, co na to wpłynęło, jakie on miał oczekiwania wobec tej żony i co się okazało. Właściwie o tym gada. W ogóle to opowiadanie jest dość krótkie, ma 60 stron i jest też taki poprzedzający fragment od autora, który napisał Dostojewski, autor, yy, w którym nazywa właśnie to opowiadanie opowiadaniem fantastycznym. To, o czym powiemy a propos treści, nie jest w zasadzie żadnym spoilerem, bo już autor na samym wstępie, w tym wstępie od autora to robi. Po prostu opowiada nam fabułę, bo fabuła nie jest taka skomplikowana i też nie jest istotna. Nie jest ważne to, co się wydarzyło, ale ważne jest to, co się dzieje w głowie. A czemu jest nazywane opowiadaniem fantastycznym? W tym wstępie od autora on tłumaczy, że to jest fantastyczne, ponieważ roz jakby ta narracja prowadzona jest w taki sposób, jakby kogoś postawić i żeby ta osoba tak po prostu mówiła to, co ma w głowie, a stenotypistka właśnie będzie to zapisywać. I chodzi o tą taką, jakby nierealność sytuacji, w której jest osoba mówiąca teoretycznie do siebie, do jakichś takich wyimaginowanych widzów, bo adresat nieustannie się zmienia w łagodnej. Tak, on tam mówi z tego, co zdążyłam zauważyć, do trzech różnych osób, bo mówi sam do siebie, mówi też do jakichś. Gentlemanów. Tak, w twoim tłumaczeniu były gentlemani? Nie, jakoś inaczej, ale nie zawsze było panowie. No, chyba panowie, dostojni panowie czy coś podobnego, ale tak swój przekład to już wyrabiam w komentarz, że to byli na pewno jacyś gentlemani, którym się tłumaczył. I sędzia. Racja, ale te sędzia pojawia się pod koniec dopiero. Tak, prawda. To, że on w ogóle mówi w taki sposób, bardzo mi przypominało przez cały ten czas czytania e, łagodnej Lolite. Dosłownie za każdym razem, kiedy narrator się tak zwracał, bo on gubił też troszeczkę te swoje myśli, zaczynał coś opowiadać ale potem e, już tak się poprawiał i powiedział niedobra, o tym później pogadam, albo starał się sobie przypomnieć e, to, o czym chciał powiedzieć i gdzieś mu umknęła myśl, no to to zupełnie wyglądało tak jak w Lolicie. I mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że Nabokow się inspirował Dostojewskim w Lolicie. E, tak, jak czytałam, to też widziałam zdecydowanie podobieństwa do Lolity, może nie tyle w warstwie narracyjnej, bo ty masz Lolitę chyba bardziej na świeżo niż ja, ale w y, tak Takiej fascynacji dorosłego mężczyzny, bo narrator ma lat 41, a naszą bohaterkę poznaje, gdy ona ma 15. Tu... Prawie 16. Tak, w narracji tłumaczy, że prawie 16, ale ja nie wierzę w te prawie 16. No, prawie to jest duża różnica. I jakby narratora na samym początku, który opowiada o tym, jak poznał tą dziewczynę i tak dalej, poznajemy właśnie. Od tej strony jego dziwnej fascynacji relacją podległości. Nawet w samym opisie jej wyglądu jest to, że ona miała właśnie bladą skórę, jasne włosy, jasno niebieskie duże oczy, była szczupła i niezbyt wysoka, czyli taki najbardziej typowy opis idealnego wyglądu w kulturze europejskiej powiedzmy, który no ja hejtuję osobiście. Nie, hej, tu jest nam dużo takich blondynek. Nie, no ja też znam fantastyczne blondynki. Po prostu chodzi mi o kreowanie jednego dobrego ideału wyglądu, że każda dziewczyna powinna taka być. No i też według narratora idealna dziewczyna powinna być w relacji podległości do niego, że ona jest młodsza, on jest starszy, ta on ją wybawia z trudnej sytuacji, nawet w sumie nie daje jej aż takiego wyboru, czy chce wyjść za niego, czy nie, bo on, ponieważ postawił ją między młotem a kowadłem i ona może wybrać mniejsze albo gorsze zło. Bardzo ciekawym wstępie od autora jest też fajna w sumie informacja, że to nie jest tak w 100% koncept Fiodora Dostojewskiego, żeby zrobić taki trochę strumień świadomości, który jest w jakiś sposób fantastyczny, właśnie jak to mówienie, do stenografa, bo y, już w tym właśnie wstępie od autora stwierdza, że u Wiktora Hugo zobaczył bardzo podobny koncept i że mu się to spodobał i że tak go trochę podkręcił. I właśnie dla mnie to jest fajne, że tak, nie wiem, kultura ze sobą współgra i tak dalej. Dostojewski podkręcił i go, a propos tego strumienia świadomości, a mam wrażenie, że na bokow podkręcił relację starszego mężczyzny z młodszą kobietą, dużo młodszą kobietą, wręcz nastolatką, na taki bardziej erotyczny plan. Bo tutaj nie znajdziemy tego w Łagodnej. Łagodna zaczyna się od tego, że narrator opowiada, jak w ogóle poznał tę kobietę. Kobieta jest młoda, Biedna, widać to po niej. Mężczyzna jest likwiarzem i przyjmuje rzeczy pod zastaw. Tytułowa łagodna przynosi takie dość drobne i z pozoru bezwartościowe przedmioty, które są dla niej wartościowe pod względem sentymentalnym, bo to są pamiątki rodzinne po rodzicach, których straciła. Jest sierotą to też taki bardzo duży wyznacznik epoki, że właśnie bohaterkami bardzo często są sieroty. No i mężczyzna przedstawia się jako taki, który się nad nią lituje. Mimo że powinien przyjmować złoto, bierze od niej te przedmioty i płaci i, I to zawyżoną cenę. Tak, i to zawyżoną cenę. Przedstawia siebie jako takiego jej wybawiciela. Potem Postanawia, podoba mi się ten fragment w ogóle, że najpierw widzi ją jako człowieka z tłumu. To jest bardzo życiowe. Widzi ją jako człowieka z tłumu, jedną z wielu, a potem, kiedy ona przychodzi następnym razem i następnym razem i przychodzi z innym przedmiotem, jest wyróżniona spośród tego tłumu i widzi w niej już indywidualną jednostkę. Myślę, że to jest takie bardzo życiowe, właśnie tak człowiek się chyba zakochuje. Że najpierw widzi kogoś w tłumie, a potem jak ten kontekst staje się coraz częstszy, coraz częstszy, to już jest tą osobą. Warto też zaznaczyć, że tą indywidualną jednostkę widzi, ale ona nie jest. Tą jednostką, tylko ma swoje jakieś takie wyobrażenie niej i nim żyje. Też ciekawe jest, zwróciłam na to uwagę dopiero z jakimś razem: oni na początku rozmawiają ze sobą tylko o takich głupotkach, a o sobie nawzajem wywiadują się od innych ludzi, jakby podkręcając jeszcze bardziej to jak bardzo fałszywe mniemanie o sobie mieli. Już w tym okresie narzeczeństwa, no bo w końcu narrator się postanawia jej oświadczyć i zostaje przyjęty. W tym okresie narzeczeństwa, kiedy ona chciała z nim rozmawiać, chciała prowadzić dyskusję, on ją zawsze ucinał. I ten też jest taki fragment, to będzie mój cytat na dziś, także macie spoiler. On chciał jakby nie przez rozmowę, tylko żeby ona jakoś taką intuicją go poznała. To jest też wciąż jakby... On chciałby taki... On chciałby, żeby ona widziała jego prawdziwy obraz, a sam nakręca sobie jak najbardziej fałszywy obraz się da jej samej. myślił, że ona biedna się domyśli. Tak, no? Świetne. Kiedy bohaterowie już tam zawierają ten związek małżeński, to wtedy mężczyzna oferuje potulnej czy łagodnej wikt i opierunek, więc daje jej pracę w swojej kasie pożyczkowej. Dostaje bardzo ważne zadanie, żeby przyjmować i liczyć pieniądze. Ona, jako tytułowa łagodna, przyjmuje to bez słowa. I nawet na początku jest bardzo zaangażowana w tę pracę. No ale potem, tak jak mówisz, jest nie? Skoro poznawali się z relacji innych ludzi, skoro nie rozmawiali tak naprawdę ze sobą, no to poznali się dopiero tak naprawdę po ślubie, bo po ślubie ona już yy, zaczyna się robić taka butna, zaczyna się robić taka pyskata, coraz bardziej się tam ustawia, wyśmiewa go, kiedy opowiada tam historię swojego życia, że był w pułku, ale tam uciekł, bo coś tam, bo trzeba było, bo to uważał to za stosowne, ona tak, no co, to byłeś tchórzem, tak? Tak? Byłeś tchórzem, dlatego uciekłaś. On, nie, to tak nie było i stara się właśnie wybielić swój wizerunek, pokazać siebie w jak najlepszym świetle, a ona już zaczyna tak, yy, yy, zaczynają się jej tak pokazywać takie różki i ogonek, że jednak nie jest taka grzeczna, jak się wydawało na samym początku. I to już jest zgrzecik lekki, prawda? I nie wiem, czy pokazuje się różki ogonek, czy po prostu mamy tutaj do czynienia z narratorem niewiarygodnym, który sam sobie dostosowuje w zależności od tego, co chciałby uzyskać od swojego słuchającego. No bo jeżeli on znajduje się w takiej sytuacji, gdzie sam przed sobą w jakiś sposób próbuje się obronić przed oskarżeniami o samobójstwo tej żony, no to musi ją właśnie, wiesz, pokazać, że najpierw była taka, a później nagle się stała taka, a ona może przez cały czas była taka sama, tylko on. Próbuje się w jakiś sposób wywielić i zatuszować prawdę, no bo ona już nie żyje, leży na stole i nie jest w stanie nam opowiedzieć swojej historii. To bardzo ważne, co powiedziałaś. W dodatku w tym wstępie od autora Dostojewski pisze, że używa takiego słowa spowiedź. I to też jest bardzo ważne w kontekście tego opowiadania i dużo mówi o ludziach, że człowiek spowiedź to w zasadzie w takim ostatecznym sensie, ale że człowiek w chwili, kiedy opowiada o sobie, chce się przedstawić właśnie w jak najlepszym świetle. Chce o sobie dobrze myśleć i ostatecznie chce wypaść dobrze. E... A myślisz, że w jak najlepszym świetle? W sensie znam nie jedną osobę, która przedstawia się jak najgorzej, żeby wzbudzić współczucie. I mam wrażenie, że narrator często też czasami robi coś takiego, że pokazuje nam jakieś takie swoje grzeszki, żebyśmy mu współczuli. Na przykład to, że on cały czas hejtuje to, że jest lichwiarzem i ma jakiś taki kompleks swojego zawodu i cały czas czuje taką potrzebę, żeby podkreślać, że to, że jest lichwiarzem jest kiepskie, ale musiał tak wybrać, no bo takie były skutki jego działań z przeszłości. To też popularny chyba był zawód, bo że też jest lichwiarka. Faktycznie, coś w tym jest. On też próbuje wzbudzić swoje właśnie Współczucie w ten sposób i chce wypaść też tak mniej więcej wiarygodnie, bo gdyby przedstawił się w jak najlepszym świetle, co już zaznaczyłeś, że niekoniecznie tak jest, to wtedy jest o wiele lepszy do przyjęcia niż gdyby powiedział, Że jestem taki wspaniały. Zaznacza też wielokrotnie, że jest taki biedny i samotny, i dlatego jest mu potrzebna bohaterka tego opowiadania, żeby pomogła mu przełamać tę samotność. Jeszcze y, ważna rzecz, która mi przychodzi do głowy, a propos całego kształtu, to to, że Dostojewski jest uznawany za świetnego psychologa i jego powieści są takie bardzo psychoanalityczne. Więc to też, więc to też pokazuje, że postaci, które kreuje Dostojewski, będą kompletne w całym swoim psychologicznym sensie i będą pokazywane właśnie przez pryzmat swoich myśli, przeżyć, tego jak przedstawiały samych siebie, tego jak widzi ich otoczenie. I tutaj Myślę, że zahaczamy troszeczkę o ten temat polifoniczności, o której yy, tłumaczyłaś na samym początku. Czy uważasz, że tutaj jest taka polifoniczność? Bo ja nie wiem do końca, czy, 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 czy się z tym zgodzę. Mi się wydaje, że polifoniczność taka stricte czysta, jaką widzimy w najpiękniejszej formie na świecie w zbrodnika, że na przykład to nie ma, ale można sobie zrobić taką polifoniczność na przykład przez ten sam wstęp od autora, że autor podkreśla, żeby tak nie do końca brać za pewnik wszystko, co, co mówi narrator, i tak taka nauka patrzenia na niego trochę z zewnątrz, tak jakby czytający był jeszcze tym osobnym głosem w polifonii, no nie? I że też ta martwa żona, która leży, w tej sali, w której odbywa się cała spowiedź, która milczy, a jak wiemy, milczenie to najsilniejszy środek retoryczny, też w jakiś sposób dokłada swój głos do tej polifonii. Ja nie wiem, to może nad wyraz, może ja po prostu chcę widzieć tutaj tą polifonię, ale mi się wydaje, że samo to, że nie można ufać narratorowi, z właśnie z tych wymienionych przeze mnie poprzednio powodów, to właśnie sprawia, że coś, wiesz, już tak się zaburza w takim, tym typowym toku narracji, którego w jakiś sposób oczekujemy. Nie, no ja myślę, że to jest całkiem mądre spostrzeżenie i ja bym nie, nie Pomyślała o tym w ten sposób, bo faktycznie ten wstęp od autora trzeba włączyć do opowiadania. To trzeba potraktować jako całość. Koniecznie trzeba przeczytać ten wstęp. W końcu napisał go Dostojewski, prawda? No to też jest część Dostojewskiego. Faktycznie trzeba to się z tym zapoznać i w sumie tak, zgodzę się z tym, że to jest głos, który patrzy na bohatera w opowiadaniu, czyli polifonia, tak naprawdę. No, zgodzę się z tym. No to fajnie, że się ze mną zgadzasz. Oczywiście możemy pogadać a propos łagodnego. Ogodnej, dużo ma to, jakie się czyta tłumaczenie, bo bardzo łatwo jest to zepsuć i to, że te zdania są wielokrotnie złożone, to, że jakby te wszystkie przymiotniki, rzeczowniki i wszystkie środki stylistyczne, wiecie tak, one płyną. A to jest jak taka ciągła wypowiedź, pełna jakichś tam stresów, załamań, nie do końca też to, co mówi, jest zawsze zgodne z tym, co powiedział przed chwilą. To wszystko jest takie bardzo emocjonalne i dobry tłumacz musi to umieć dobrze oddać, bo kiedyś. Tam chyba w liceum czytałam absolutnie beznadziejne tłumaczenie tego i nie zakochałam się w tym aż tak bardzo jak teraz. Chociaż nie pamiętam, jakiego tłumacza tłumaczenie czytam teraz, a książka jest w Warszawie. Ale to prawda, tłumaczenie to jednak dużo robi, bo nie potrafię sobie wyobrazić, jaka odpowiedzialność ciąży na tłumaczu. On po prostu zapoznaje nas z książką, której języka nie rozumiemy. Musi dotrzeć w naszym ojczystym, więc musi być jak najlepiej oddana. Sens przynajmniej, nie? Bo też są różne zabiegi tłumaczeniowe też jest coś innego tłumaczyć książkę, która jest mocno oparta na fabule, a co innego jest tłumaczyć opowiadanie takie jak to, które... No fabułę ma prostą, ale cały konsensus jest w tych emocjach i nie wiem, czy też to tak widzisz, ale dla mnie Łagodna jest mega podobna do poezji. W sensie, że tutaj każde słowo ma wagę złota. Co do tego, że każde słowo ma wagę złota, to zgodzę się, ale czy do poezji, to... Może to troszeczkę za dużo. Bo... Pozwalam Ci się ze mną nie zgadzać. <laughs> Dziękuję. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę za dużo, bo opowiadanie już sama forma daje taki wyraz, że będzie wszystko to, co jest najważniejsze. Cała treść, cała esencja tej historii będzie oddana w krótkiej formie i gdyby i, i taka jest też w sumie rola nowel i opowiadań, żeby to było, żeby to była właśnie taka lapidarnie przedstawiona treść w jak najmniejszej ilości słów, zdań i stron, które mamy do przeczytania. Ale poezja ja, o, myślę, że to troszeczkę nie, nie. Ja nie widzę tutaj poezji. Ja myślę, że też ciekawe byłoby pogadać, czy martwa żona, której imię chyba imię nie pada ani razu, więc nazwijmy ją roboczo łagodna, czy łagodna miała jakieś inne wyjście niż samobójstwo. Bo mi się wydaje, że nie, ponieważ narrator, yy, jej mąż tak ją stłamsił psychicznie, tak po prostu ograniczył ją i nie dał jej się ani wypowiadać, kiedy chciała. Oczekiwał od niej nie wiadomo czego. Też yy, rozchorowała się mocno i to popsuło jej zdrowie, tak, że nawet fizycznie nie miała siły stawiać mu. Oporu. Ja myślę, że ona nawet od samego początku nie miała za dużo wyboru w życiu. No bo tak, została sierotą, została sama, musiała sobie radzić bez pieniędzy. No fakt, że opiekowały się nią ciotki, ale to te ciotki to nie jest za duża opieka, jak się tam może okazać, kiedy narrator właśnie z nimi rozmawia. Nie no, te ciotki traktowały ją po prostu jak służącą w tamtym czasie, czyli totalnie ją terenizowały, źle traktowały, nie dawały jedzenia, przepracowywały ją i tak dalej. Także no w ogóle była postacią strasznie stłączoną, i chciały ją wydać za mężczyznę który był znany z tego, że pije i bije swoje żony. I tutaj pojawił się nasz narrator, który teoretycznie ją wybawił, ale tak naprawdę nie dał jej żadnego wyboru, tylko postawił ją między młotem a kowadłem. Właśnie, więc mamy też drugą sytuację bez wyjścia. Jaki inny ona miała wybór niż wyjść za niego za mąż? To była taka jej szansa na to, żeby dostać tak naprawdę dach nad głową, pieniądze na przeżycie i w zasadzie wszystko to, co jest potrzebne. Plus jeszcze tam jako Dobry mąż oferował jej jakieś obietnice, typu wyjścia do teatru, ale nie za często, co potem widać, że sam sobie ustępował z tymi postanowieniami, bo miał tam poświęcać chyba jednego rubla na dzień, na przeżycie, bo chciał oszczędzać na dom i wakacje. Tak, Później dołożył do tego 30 kopiejek z łaski swojej. W ogóle nie wiem, czy zauważyłaś, ale narrator robi strasznie dziwne decyzje finansowe. Kiedy nasza łagodna wypłaciła, to chyba tam, nie wiem, o rubla więcej jakiejś potrzebującej kopii. No to on się strasznie tym zestresował, w ogóle ją tam psychologicznie strasznie wytarmosił. I później, kiedy ona się rozchorowała i na tą chorobę wydał z 300 rubli, a te dwa wydarzenia są ewidentnie połączone, ponieważ w narracji są tuż obok siebie. No to jakby tych 300 rubli nie było, jej, nie było mu szkoda, a było mu szkoda jednego rubla, która ona wydała. W sensie to też jest właśnie o tej relacji podległości, że on tłam się jej decyzję, bo jego decyzje są ważniejsze. Tak, no bo nie liczy się dla niego, co ona postanowiła to. Musi być po jego myśli. Tak, absolutnie, zauważyłam to. I mnie to zdziwiło, jak czytałam ten fragment, no bo mm, w trakcie tam ich małżeństwa, tak jak wspomniałaś wcześniej, bohaterka choruje i potrzebuje natychmiastowej pomocy lekarza. To on już pieniędzy nie żałuje, ale wcześniej, oj, on w ogóle z tymi pieniędzmi to ma tak dziwnie, bo miał taki bardzo ambitny plan, żeby oszczędzać, ale po, po tym, jak się hajtnęli, to już te oszczędności, to tak coraz tak jakoś swobodniej podchodzi. Do tego tematu i właśnie zwiększył tą kwotę dzienną z tym teatrem. Obiecywał, że będzie, ale rzadko. Potem okazało się, że jednak coraz częściej chodzi do tego teatru. Wtedy, kiedy ona zachorowuje, to też nagle się pieniądze znajdują, żeby jej pomóc. No po prostu cud człowiek. Cud człowiek niczego nie żałuje dla dobra ukochanej. Właściwie to teraz tak o tym pomyślałam: to narrator stosuje taką otwartą przemoc finansową Wobec łagodnej, nie? Że jest od niego uzależniona. No tak, bo jest. Tak. Ża Żałuje jej każdego grosza. Tak. A sam, sam się wybiela, nie wiadomo jak. Też mi się wydaje, że od tej sceny, kiedy łagodna wreszcie w jakiś sposób chce wziąć los w swoje ręce i przekłada mu rewolwer do skroni, jest taka wyjątkowa scena. O, no, bardzo ładna, podoba mi się. To jest chyba moja ulubiona scena z łagodnej. No ja miałam zawsze takie You go, girl! Dawaj! Niestety się nie dała dziewczyna. I myślę, że od tego momentu już jest po prostu taka droga prosto w w dół. Ona już nie ma absolutnie żadnych nadziei ani planów, no bo on ją będzie jeszcze bardziej tłamsił, będzie jej wypominał tą sytuację. A za bardzo nie ma żadnego innego ruchu niż w stronę okna. Bardzo ładna jest ta scena, bardzo ładnie jest opisana, bo tam narrator najpierw zaczyna, że jest taki moment, kiedy śpisz, że na chwilę otwierasz oczy, ale wciąż człowiek śpi. I to był właśnie taki moment, kiedy ona przestawiała mu rewolwer do skroni, że mogła myśleć, że on wciąż śpi. Ale wtedy był świadomy i widział, że ona nad nim stoi z rewolwerem. I następnego dnia, kiedy błąkali się w takim czy wie, czy nie wie, czy to jednak się wydarzyło, czy nie, czy ona wie, że on wie, no takie mm, jak z Friends, you know, we know, they don't know, la, 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 <grywka> <grywka> znana scena, to wtedy on kupuje jej oddzielne łoże, i już ona wie, że on wie. Tak, no i też y, jakby oddzielne łoże jest takim symbolem definitywnego rozpadu małżeństwa. W jakiś sposób. Cały świat łagodny się rozpada w jakiś sposób. Nie, żeby był mocno zwarty poprzednio, bo mam wrażenie, że on jest po prostu taki posklejany taśmą, ale no ta taśma zaczyna puszczać i łagodna za bardzo nie ma żadnych ruchów. Też fajne jest, mm, też taka mała zauważalna, że to wszystko dzieje się razem z porami roku. Są takie małe wtrącenia, że ona tam choruje zimą, a na wiosnę wyciągają te podwójne framugi z okien, dzięki czemu ona może popełnić to samobójstwo. A się chyba tam nie wiem, poznają jesienią. Czyli czy... to wszystko. Wszystko dzieje się w ciągu jednego roku. Ta, tak, tak, przynajmniej załapałam z takich jakichś pojedynczych wskazówek, które były. Myślę, że i tak wytrzymała z nim całkiem dużo, jak na to, jak ją traktował. W sensie nie wiemy, jak ją traktował, oczywiście, no bo się wybiela, ale po takich małych smaczkach typu, że właśnie się do niej nie odzywał, liczył, że ona się domyśli, no to wydaje mi się, że nie było zbyt kolorowo. Jest taki fragment, że autor używa takich słów, podaje polskie tłumaczenie, że bohater rozpoczął proces hodowania człowieka. I myślę, że to idealnie oddaje sens tego jak ją traktował. No bo on tak naprawdę chciał ją sobie on tak naprawdę chciał ją sobie przysposobić, chciał ją oswoić, uformować, wyhodować, żeby ona była mu przychylna, żeby mu trochę pomagała, bo jest bardzo samotnym człowiekiem, potrzebuje pomocy. W momencie, kiedy żona popełnia samobójstwo, rozpoczyna się, czyli w zasadzie od początku opowiadania o tym wiemy, ale pod koniec, kiedy w tej historii dochodzi do tego momentu, że faktycznie ona tam popełniła już to samobójstwo, rozpoczyna się taki wielki ciąg przemyśleń. Co ja teraz zrobię, jak zostanę sam? I ostatnie zdanie tej książce podważa dobroduszność tego bohatera, bo on się pyta co się stanie, jak znowu będzie sam, a nie, że oje, jak jest mu tak szkoda zmarłej żony. No jest, faktycznie, na początku jest, ale potem już, co ja zrobię, jak będę sam? U załamała się pod nim ziemia, nie wie, co zrobić. E, ja tam nie widzę, do tej dobroduszności narratora. Po prostu może to kwestia tego, że to czytałam już tyle razy i nie mam, wiesz, tego takiego pierwszego podejścia do tego. Ale dla mnie to jest jedna wielka opowieść o ja. Ja jestem ważniejszy. Ja. Ja robię to, ja czuję tamto, a uczucia drugiego człowieka, którego jakimś sposobem przyjąłem pod swoje skrzydła, są nieważne. I dla mnie to jest opowieść o stosowaniu przemocy finansowej, psychologicznej i tak dalej, ale nie przyznawaniu się do tego. I ten niewidzialny sąd, którym, no, może być czy czytelnik albo jakiekolwiek adresat, no, no musi postawić ten wyrok jednak. Mimo, że on się tak próbuje wybielić, to ja jestem twardym sędzią. <grym> A to ciekawe w ogóle, że to jest przedstawione jako zeznanie oskarżonego przed sądem pod koniec, kiedy właśnie pada to, ten zwrot ku sędzi, że to jednak on składa zeznanie, czym, jak to mówi się w profesjonalnym języku prawniczym, wyjaśnienia. Oskarżony składa wyjaśnienia. To jest ciekawe i też mi bardzo przypomina Lolita pod tym względem. I jak myślę sobie Lolita kontra łagodna, to mam takie wrażenie, że Lolita to jest relacja typowo erotyczna, zafascynowanie erotyczna, młodą dziewczyną, podczas której bohater slash narrator cały czas za nią biega, myśli tylko o niej i dąży do tego, żeby zbliżyć się do niej jak tylko się da. Podczas gdy bohater dostojewskiego popada w taką relację bardzo praktyczną. Małżeństwo to jest praktyczna rzecz. Zapełnienie pustki z samotności, wypełnienie czasu, może, który spędza sam, pomoc w interesach, bo w końcu niech się już do czegoś przyda ta kobieta, skoro jest. To jest taki typowo praktyczny aspekt, taki pragmatyczny, jak powinna wyglądać relacja między kobietą a mężczyzną. No, te podobieństwa z Lewitą są bardzo wyraźne w tym, że Humbert Humbert naprawdę stanął przed sądem i naprawdę poszedł do więzienia, a przykre jest to, że w łagodnej narratora nikt do tego więzienia by nie ciągał, nikt by nie ciągał go przed sąd, ponieważ przemoc nad żonami nie była aż tak krytykowana i w ogóle nie było to w jakiś sposób, wiecie, tak moralnie oceniane. No, każdy miał prawo po prostu uderzyć swoją żonę albo źle ją traktować psychicznie. No, to jego spowiedź przed sądem jest bezsensowna, on przynajmniej tak tylko Moralnie się próbuje wytłumaczyć. Ktokolwiek go pociągnął przed ten sąd, to po prostu był, nie wiem, powiedział, że o, moja żona zachorowała i to jej się rzuciło na łeb, a ja jestem niewinny. Koniec, .elo uniewinniony. Ważne jeszcze podobieństwo do Lolity mamy wątek kryminalny, bo bohaterowie tak się kochają, że chcą się nawzajem zastrzelić. Więc to też jest świetne porównanie propos Lolity. Tym, że Lolita naprawdę jest powieścią e, kryminalną. To nie jest romans, to jest powieść kryminalna, gdyby ktoś się zastanawiał, jak to e, opisać. Wyjątkowo dużo Lolity nam dzisiaj wyszło, może powinniśmy zmienić tytuł? E, lubię Lolitę. Znaczy to jest ciekawa książka. Mam wrażenie, że jeszcze jej nie rozumiem. Możemy o niej porozmawiać któregoś razu. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Dobrze, ale to jak już ją zrozumiemy. Dobrze, to jest dobra myśl. W tym czasie, że wszystko się dzieje w ciągu jednego roku i to wciąż nie skreśla takiej opcji, że można to uznać jako opowiadanie uniwersalne. Nie ma wyraźnie podanego miejsca czasu, nie ma podanej dokładnie daty, więc można uznać, że taka relacja między mężczyzną a kobietą i takie patrzenie na samego siebie, jak wygląda tak naprawdę to, kiedy człowiek się przedstawia, staje w tak, obliczu takiej bardzo trudnej sytuacji i jak chce z tego wybrnąć, jest na swój sposób uniwersalne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może to jest troszeczkę naciągane. Nie, myślę, że nie jest naciągane. To jest historia uniwersalna. Nie ma czasu, nie ma miejsca. W sumie takie historie dzieją się cały czas. No, przykra rzecz. Przykra rzecz. Pełna zgoda. W ogóle tak patrzę na ten licznik czasowy i chyba już całkiem długo nagrywamy ten odcinek. Może go jakoś zakończymy. Podsumujemy. Mimo, że opowiadanie jest bardzo smutne, to postarałyśmy się jakoś opowiedzieć to dość ciekawym, żywiołowym. <grym> ja nie wiem, czy jest smutne. Ja bym powiedziała, że jest nerwowe. Nerwowe? Ja mówię, że jest totalnie smutne. Dla mnie jest smutne, mnie to smuci. No fajnie, że odczytujemy to inaczej. No, zawsze tak jest. Dlatego polecamy książki i polecamy przede wszystkim rozmawiać o książkach. To chyba jest istotne, bo czytanie dla samego czytania też jest fajne, ale warto. O tym, co się przeczytało, porozmawiać. I podsumowujmy. Rozmawialiśmy sobie dzisiaj o łagodnej. Dowiedzieliśmy się, że Dostojewski był hazardzistą. I miał na imię Teodor. Nie należy ufać narratorowi, szczególnie kiedy mówi o samym sobie. Dowiedzieliśmy się o okropnym traktowaniu kobiet w czasach słusznie minionych, czyli XIX wieku. I ciut o tym, czym jest polifoniczność. I o tym, że możemy różnie odczytywać dane opowiadanie, i to wciąż jest ok. I o tym, że Lolita ma w sumie całkiem sporo nawiązań z przeszłości literatury. To teraz, po tym długim. W długim wstępie przejdźmy do konkretów, czyli cytatów. Agata dzisiaj jest chyba w dobrym nastroju, także pozwoliła mi jako pierwsza przeczytać mój cytat. Lecimy. Pragnąłem by sama, bez mojej pomocy, jednakże nie za pośrednictwem pomówień rzucanych na mnie przez różnych szubrawców, lecz na podstawie własnej intuicji poznała, jakim jestem człowiekiem i zrozumiała mnie. Prowadząc ją do swojego domu, wymagałem od niej bezwzględnego szacunku. Pragnąłem widzieć ją, jak klęczy przede mną, błagając mnie o przebaczenie, co miało być uczynieniem za wszelkie moje krzywdy, przecież zasłużyłem sobie na to. Moim zdaniem to jest idealne podsumowanie tego, czego oczekuje narrator od tej relacji i jak bardzo absurdalne jest to, że on sobie myśli, że o, tak, ona jest ym, taką i taką osobą, więc powinna się domyślić, co mi leży na sercu. No, absurd. To było piękne przedstawienie relacji męsko-damskiej w XIX wieku w stylu podmiot-przedmiot. Ja z kolei mam cytat, który jest uniwersalną myślą Dostojewskiego. Och, naturo! Ludzie są samotni na Ziemi, w tym tragizm. Czy jest w polu żywy człowiek? woła rosyjski Heros. woła mi ja, chociaż mnie Heros, i nikt się nie odzywa. Powiadają, że słońce żywi wszechświat. Wzejdzie słońce i popatrzcie na nie. Czy to nie trup? Wszystko martwe i wszędzie trupy. Samotni tylko ludzie, a wokół nich milczenie. Oto świat. No, i takim smętnym cytatem kończymy dzisiejszy odcinek. Był trochę poważniejszy niż zwykle, ale takie też się w życiu przydają. Nikomu troszeczkę Dostojewskiego w życiu nie zaszkodzi. Pozdrawiamy wszystkich fanów Fiodora Dostojewskiego i jego twórczości. I przypominamy, że za dwa tygodnie czytamy O czym się nie mówi? Gabrieli za Dzięki za uwagę i za poświęcony nam czas. Do usłyszenia. Koniec i bomba, a to słuchał ten trąba.